Cześć moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam, jak łatwo i szybko sprawdzicie stan swoich punktów karnych. Przy okazji, jeśli macie chęć na więcej takich filmów, strzelcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, a już nie przedłużam i pokazuję Wam, jak łatwo i szybko możecie sprawdzić ilość posiadanych punktów karnych. Początkowo oczywiście, abyście mogli sprawdzić tą ilość posiadanych punktów karnych, czy coś się zmieniło, czy po prostu tych punktów jest więcej, czy mniej niż sądzicie, musicie przejść na stronę rządową. W tym przypadku macie link do strony gov.pl, czyli to jest serwis Rzeczypospolitej Polskiej. Macie go w opisie, gdybyście chcieli możecie po prostu kliknąć, nie ma problemu. Gdy wejdziemy na stronę, jak widać mamy prosty przycisk sprawdź swoje punkty karne. No i tutaj możemy oczywiście to zrobić albo w tym przypadku na dwa sposoby, czyli pierwszy za pomocą internetu, czyli za pomocą tego filmu, który ja tutaj Wam nagrywam, albo ewentualnie udać się na okoliczny komisariat policji. No i tam po prostu w razie czego sprawdzić tą ilość punktów. Natomiast oczywiście my opieramy się bardziej temu sposobowi tutaj sprawdzenia przez internet. No i do tego dowiadujemy się, że potrzebujemy założyć profil zaufany. Zaraz Wam powiem, co to jest i jak łatwo można to zrobić. Także klikam oczywiście sprawdź swoje punkty karne. I teraz tak, moi drodzy. Profil zaufany jest to tak zwany profil, który weryfikuje naszą tożsamość. Dzięki takiemu profilowi zaufanemu, jeśli go nie macie, będziecie mogli zalogować się do takich serwisów jak Narodowy Fundusz Zdrowia, ZUS, Urząd Skarbowy, czy właśnie serwis Rzeczypospolitej Polskiej, czyli ta strona rządowa. Żeby taki profil założyć, w tym przypadku, ja tutaj widzicie mam opcję logowanie, ale też jest opcja załóż. Możemy go w łatwy sposób założyć. No i tutaj mamy parę sposobów. Za pomocą banku lub innego dostawcy tożsamości, za pomocą wideo rozmowy z urzędnikiem, za pomocą e-dowodu lub w placówce. No placówka jest najbardziej angażująca i e-dowód wydaje mi się, że tak samo. Łatwiej jest za pomocą wideo rozmowy z urzędnikiem, a jeszcze prościej za pomocą banku, bo na pewno każdy z Was ma jakieś konto bankowe, także za pomocą banku. I teraz tak, aby zarejestrować taki profil zaufany, musicie wybrać bank, w którym posiadacie konto. No i teraz tak, moi drodzy, musimy brać bank, w którym oczywiście posiadamy konto bankowe, czyli nic prostszego, mamy tutaj wykaz banków. Jeśli macie konto wy PKO, to wybieracie oczywiście PKO, no i logujecie się na swoje konto, po czym wyskoczy Wam tam komunikat, czy chcecie założyć konto, czy ten profil zaufany chcecie założyć. Wy oczywiście to potwierdzacie, nie ma problemu, ja teraz cofnę sobie tutaj kartę. Jeśli macie konto w innym banku, ING na przykład, sytuacja jest tak samo, taka sama, też logujemy się do naszego konta oczywiście, no i sytuacja jest podobna. I wtedy, moi drodzy, gdy już będziecie mieli swoje konto zaufane, gdy uda Wam się założyć, bo tam są tak naprawdę tylko z dwa kliknięcia, to oczywiście wracamy na tą stronę rządową, do której macie ponownie link w opisie tego filmu. No i, moi drodzy, gdy ponownie wejdziemy na tą stronę, do której macie link w opisie tego filmu, to po prostu wybieramy opcję sprawdź swoje punkty karne. No i teraz tak, możemy się na spokojnie zalogować, jeśli macie ten profil zaufany, to możecie oczywiście za pomocą tego profilu zaufanego, jeśli wiecie, jakie macie do niego hasło lub adres e-mail. Natomiast jeśli logowaliście się za pomocą banku, no to oczywiście wybieracie swój profil bankowy, bank, w którym posiadacie konto, no i logujecie się za pomocą banku. Także wpiszę tutaj moje dane, no i widzimy się za chwilę. No i tutaj musimy dokonać podpisu naszym profilem zaufanym, że wnioskujemy o dostęp do usługi na platformie tutaj serwisu Rzeczypospolitej Polskiej, czyli gov.pl. Także klikam podpisz profilem zaufanym. No i tutaj musimy jeszcze potwierdzić podpisanie dokumentu, więc to potwierdzamy. No i tym razem, gdy, moi drodzy, wejdziemy na stronę, to oczywiście jeszcze raz klikamy sprawdź swoje punkty karne. Nie wiem czemu w moim przypadku mnie po prostu wylogowało, więc muszę wejść na stronę po raz trzeci. Generalnie nie trzeba tyle razy wchodzić, ale po prostu w razie czego oczywiście możecie kliknąć. No i tutaj, moi drodzy, są już dostępne informacje. Czyli tak, w tym przypadku na dzień 18 października nie macie w systemie punktowym. Co to może oznaczać? Nie masz punktów karnych lub nie zostały one jeszcze wpisane do ewidencji prowadzonej przez policję. Masz przekroczony limit punktów lub nie masz uprawnień do prowadzenia pojazdu. Ja oczywiście w tym przypadku uprawnienia posiadam, natomiast tych punktów nie mam, stąd ta informacja. Gdybyście chcieli taki dokument pobrać, na dole jest możliwość pobrania tego dokumentu w formacie PDF, jak widać. No i to w sumie tyle. Także jeśli ten film dla Ciebie przydatny i zaoszczędziłeś, bądź zaoszczędziłaś dzięki niemu czas, to zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, oczywiście z dzwoneczkiem. A jeśli planujesz dopiero założyć konto w banku, no to w mBanku aktualnie trwa promocja i z linku, który macie w opisie, macie możliwość zarejestrowania takiego konta wraz z otrzymaniem 160 zł na start. A jeśli planujecie założyć konto maklerskie i kupić swoje pierwsze akcje bądź kryptowaluty, to macie też link do strony w opisie tego filmu, gdzie nie macie prowizji do 100 000 euro miesięcznie. Także jest to taka jedyna oferta na rynku.